który nie tylko dostarcza ciekawy materiał badawczy, ale również tym razem rozszerzył badanie o testy w zewnętrznym laboratorium Polaris. Jeśli Polaris stosuje opcję pierwszą, to moim zdaniem gdzieś w raporcie warto o tym wspomnieć, żeby sprawa była jasna i żeby wynik był jednoznacznie interpretowany. Tutaj zatrzymam się nieco dłużej, bo doszukuje się bardzo dużego potencjału aplikacyjnego takiego testu. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Dziś powracamy do dobrze znanego i bardzo szczegółowo analizowanego przypadku. To już 7 etap badań oleju silnikowego w tym konkretnym samochodzie. Za każdą z dotychczasowych próbek stoi ten sam świadomy i konsekwentny użytkownik Kamil, który nie tylko dostarcza ciekawy materiał badawczy, ale również tym razem rozszerzył badanie o testy w zewnętrznym laboratorium Polaris. W przesyłce znajduje się wyłącznie jedna próbka, olej przepracowany po ostatnim cyklu użytkowania Volkswagen 0W20 przebieg 11 500 km. W ramach przypomnienia, bohaterem odcinka jest Skoda Superb, trójka, kombi, silnik 2.0 TSI 4x4, rok produkcji 2024, obecna moc 368 koni mechanicznych, po zmianie mapy przy 7000 km, wtrysk bezpośredni, przebieg około 69 000 km, sposób eksploatacji niezmienny względem poprzednich etapów, użytkownik konsekwentnie monitoruje temperaturę oleju oraz analizuje wpływ stylu jazdy i paliwa. W ramach przygotowania do tej wymiany ponownie wymieniono świece zapłonowe, wykonano oględziny komór spalania, według relacji Kamila delikatny nagar na węgle tłoków, ale bez niepokojących sygnałów, niestety ze względu na uszkodzenie telefonu brak zdjęć z tej inspekcji. Podobnie jak w poprzednim etapie, temperatury oleju utrzymują się w zakresie 100 stopni Celsjusza do 105. Kamil zauważa, że paliwo ma wyraźny wpływ na osiągane temperatury. Ostatnie dwa interwały przekraczały 11 000 km i jak sam stwierdza, to za dużo. Nowy plan, zmiana oleju co 8 do 9 000 km. Jakie stawiamy sobie dzisiaj cele na ten odcinek? Sprawdzamy, jak zachowuje się olej po kolejnym pełnym cyklu użytkowania. Czy decyzja o skróceniu interwału ma swoje uzasadnienie? Czy zewnętrzne badania, raport Polaris, potwierdzają obserwacje z pomiarów R2D? Przechodzimy teraz do tej części odcinka, w której prezentuję podstawowe informacje o samochodzie, użytkowniku, zastosowanym oleju oraz sposobie jego eksploatacji. Na ekranie macie pełną tabelę, widać tam szczegóły dotyczące samego auta, czyli jego markę, model, parametry silnika, rodzaj wtrysku, czy obecność filtra cząstek stałych i ogólny przebieg. W drugiej kolejności widzimy podstawowe informacje o właścicielu i jego podejściu do serwisowania, gdzie mieszka, jak często stara się wymieniać olej i czy przy tym bierze pod uwagę nie tylko przebieg, ale też czas, czyli liczbę miesięcy. W kolejnej części tabeli znajdziecie dane dotyczące samego oleju. Zapisane są tam klasy lepkości i jakości, ewentualne aprobaty producentów samochodów, no i to, czy do tego oleju był dolewany jakiś dodatkowy preparat. Następnie mamy blok poświęcony typowej eksploatacji w trakcie tego interwału. Widzimy tam m.in. ile procent jazdy przypadało na miasto, jakie odcinki dominowały, czy to były raczej krótkie, kilkukilometrowe dojazdy, czy dłuższe trasy, oraz ile w sumie przejechał ten olej, ile miesięcy spędził w silniku i czy przed wymianą była robiona jakaś płukanka. No i na końcu dla porządku pokazuję też fragment książki serwisowej albo instrukcji, żeby zobaczyć, jakie są ogólne wytyczne producenta dotyczące oleju silnikowego w tym samochodzie. To nam pozwala sprawdzić, czy zastosowany olej był zgodny z tym, co przewidziano fabrycznie, czy może właściciel świadomie wybrał trochę inną specyfikację ze względu na swoje potrzeby. To tyle w tym naszym stałym technicznym segmencie, dzięki temu mamy już pełny kontekst, wiemy jaki olej został użyty, w jakich warunkach pracował i co zaleca producent. Dzięki temu łatwiej będzie później zinterpretować wyniki badań, które za chwilę Wam pokażę. Przechodzimy do badań laboratoryjnych, wyłącznie jedna próbka na dzisiaj, olej przepracowany. Referencją będą wyniki z poprzedniego etapu, zapraszam do wspólnego eksperymentowania. W ramach przypomnienia pomiar i wyniki dla próbki oleju świeżego prezentują się w sposób następujący. Lepkość dla oleju świeżego z rynku polskiego jest następująca: 59,8 w 40 stopniach oraz 11,7 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 195. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego. Zapraszam.
Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 58,7 w 40 stopniach oraz 11,4 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 192. Liczymy zmiany procentowe i teraz można dojść do ciekawych wniosków, porównując te wyniki do wcześniejszych etapów. W poprzednim etapie mówiłem, że sytuacja zaczyna się normować, a w tym mogę śmiało powiedzieć, że sytuacja się unormowała. Zmiany na zielono, brawa dla Kamila za opanowanie sytuacji. Jeszcze krótkie porównanie międzylaboratoryjne, zobaczmy jakie wyniki wyszły w Polarisie. 58,3, 11,2, 189. Różnice w odniesieniu do lepkości nie przekraczają 2%, zgodność bez zastrzeżeń. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Użyjemy testu ID od MCU oraz testu wewnętrznych R2D. Zobaczcie jak wyglądała aplikacja, rejestracja oraz odczyt plamy. Przeglądamy raport. Jakie wnioski? Zanieczyszczenia stałe nota 5 z 9, czyli środek skali. Ogólna kondycja oleju nota 4 z 9, woda 4 z 9, paliwo nota 3 z 9. W rekomendacjach znajdujemy następujący zapis. Obecne są normalne pozostałości spalania sad za osad, a stan oleju mieści się w normalnym zakresie dla przebiegu oleju. Tutaj w ramach ciekawostek zobaczmy również wyniki z testu bibułowego w oparciu o bibułę wewnętrzną R2D. Jak wiecie, cały czas eksperymentuję w tym obszarze w poszukiwaniu zero-jedynkowych wskaźników na obecność np. paliwa w oleju. Pierwsza bibuła, bardzo ładny wynik, bez zastrzeżeń. Druga bibuła, barwa bez zastrzeżeń, a z kształtem to musimy uważać przy ocenie, bo to może być pochodna sposobu nanoszenia substancji aktywnych na bibułę. Trzecia bibuła. Tutaj wszystko wskazuje na to, że najważniejszym obszarem do oceny jest ta błękitna poświata. Oceniamy zero-jedynkowo. Jeśli jest, to znaczy, że olej jeszcze zachowuje swoje właściwości na dobrym poziomie. Jeśli jej nie ma, to znaczy, że mamy sygnał o wyczerpywaniu się pakietu dodatków. Zgodnie z ostatnimi testami, bibuła przygotowana według najnowszej procedury dla każdej zaaplikowanej kropli świeżego oleju daje charakterystyczną błękitną poświatę. Test wykonano dla 9 różnych olejów. Czyli wszystko wskazuje na to, że to pochodna jakiegoś dodatku występującego w oleju, który się wyczerpuje w trakcie eksploatacji, ponieważ dla próbek oleju przepracowanego obserwuje się taką reakcję tylko w odniesieniu do wybranych przypadków. Będziemy to na bieżąco obserwować i sprawdzimy, czy w odniesieniu do większej liczby próbek zachowana jest jakaś logiczna zależność. Tutaj zatrzymam się nieco dłużej, bo doszukuje się bardzo dużego potencjału aplikacyjnego takiego testu. Po kolei na bibułę nanoszę substancje o silnych właściwościach adsorpcyjnych. Taka powierzchnia ma ładunki umożliwiające m.in. adsorpcję cząsteczek polarnych, np. detergenty, sulfoniany, fenolany, salicylany, wapnia czy magnezu. Dlaczego powstaje błękitno-zielona poświata? Wygląda na to, że ma miejsce selektywna adsorpcja dodatków detergentowo-dyspersyjnych. W świeżych olejach i lekko przepracowanych detergenty i dyspergatory są jeszcze obecne w dużej ilości. To właśnie one, migrując na bibułę, mogą wchodzić w interakcję z powierzchnią naniesionego proszku, który związuje je i powoduje lokalne zmiany współczynnika załamania światła, widoczna niebiesko-zielona aurola. W miarę degradacji detergenty i dyspergatory są zużywane do neutralizacji kwaśnych produktów spalania i oksydacji. W starym oleju jest ich już dużo mniej, stąd zaaplikowany proszek nie ma z czym reagować, wiązać i w efekcie jest brak charakterystycznej poświaty. Czyli podsumowując, ten test przygotowany według proponowanej procedury nie jest dokładnym badaniem laboratoryjnym, tylko prostym testem wskaźnikowym. Jeśli wokół kropli oleju pojawia się zielonkowo-niebieska aureola, oznacza to, że dodatki ochronne w oleju wciąż działają. Gdy aureola staje się bardzo słaba albo zanika, to sygnał, że pakiet dodatków się wyczerpuje i olej zbliża się do końca swojej przydatności.
Traktujemy to więc jako test przesiewowy, który daje szybki sygnał, ale nie zastępuje szczegółowej analizy. Przechodzimy do podczerwieni. Rejestrujemy widma, przyglądamy się otrzymanym wynikom, porównujemy widmo oleju świeżego z widmem dla oleju przepracowanego, następnie generujemy widmo różnicowe, żeby sprawdzić, w jakim stopniu olej zdegradował z punktu widzenia zmian parametrów chemicznych. W podczerwieni w pierwszej kolejności dorzucamy widmo różnicowe z poprzedniego etapu. Bardzo dokładnie widać różnice w kilku miejscach, które odpowiadały za odpowiednio gorsze wyniki poprzednim razem. Zdecydowanie mniej paliwa w oleju, pozostałe parametry na bardzo zbliżonym poziomie, co pokazuje, że eksploatacja tego samochodu jest zbliżona w każdym z kolejnych etapów i różnice związane są z kontrolowanymi zmianami realizowanymi przez Kamila. Pod dyskusję podaję jeszcze metodologię z podczerwieni. W raporcie z Polarisa jest wartość dla nitracji 11 i tutaj się zgadza z tym, co wyszło u nas. Różnica dotyczy jedynie jednostek. Natomiast zastanawiająca jest ta wartość przy utlenianiu. Idea powinna być taka, że badając ten sam olej w różnych miejscach mamy dokładnie takie same albo przynajmniej zbliżone wyniki. Tutaj jest rozjazd, stąd warto ustalić źródła takiej nieścisłości. Co do zasady, w analizie FTIR olejów mamy dwie opcje. Pierwsza to odczyt widmo oleju przepracowanego bezpośrednio. Wtedy widzimy zarówno skład bazowy i dodatki, jak i zmiany eksploatacyjne. Problem w tym, że trudno odróżnić, co pochodzi z receptury oleju, a co faktycznie powstało w czasie pracy silnika. Druga opcja to analiza widma różnicowego. Odejmujemy widmo świeżego oleju od próbki przepracowanej i zostają same produkty eksploatacji. Dzięki temu lepiej widać, co się w oleju zmieniło. W praktyce to właśnie metoda różnicowa jest rekomendowana, bo minimalizuje ryzyko błędnej interpretacji. Jeśli Polaris stosuje opcję pierwszą, to moim zdaniem gdzieś w raporcie warto o tym wspomnieć, żeby sprawa była jasna i żeby wynik był jednoznacznie interpretowany. Podsumowując dzisiejszy eksperyment, agregując wszystkie zmiany w jeden wskaźnik jakości, otrzymujemy wartość 84%, czyli sytuacja w pełni pod kontrolą, jest jeszcze zapasu na kilka tysięcy kilometrów. Jeszcze raz gratulacje dla Kamila za opanowanie sytuacji z degradacją oleju w tym silniku oraz podziękowania za bardzo ciekawy materiał badawczy do testów. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie, z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotykają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego, znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!